No hej kochani, zobaczcie, kto rano wstaje, ten chodzi niewyspany, to jakoś tak było. A tu za mną jest piękny most. Tak, tam z tyłu zaraz będą jeszcze trzy mosty, które dzisiaj odwiedzimy razem z Jankiem z kanału Żyj z Pasji. I co, chyba nad go słyszę nawet, może tam gdzieś już jest, bo już jest lada chwila moment, kiedy się zobaczymy. Okej, do zobaczenia z Jankiem już na ekranie. Jak mówiłem, tak zrobiłem i tak usłyszałem właśnie Janka. Janek jest koło mnie i co? Zaraz rzucamy liny i bierzemy się do roboty. Dokładnie. Połowy się zaczęły. Zobaczcie kochani, tutaj już nawet bez porządnego rzucania magnesem. Mariusz, dawaj lepszy magnes. Dawajmy, o tak, bo zaczynasz go łowić. Dobra. Biorę swój magnes. Jartunkową złomu, zobaczcie. To już niestety jest bardzo lekkie, a to jest chyba stara kuchnia jakaś. Tak, jakaś kuchnia stara i zobaczcie, co ona tu w wodzie robi. Dobra, ja pomogę Jankowi. Mission complete. Dokładnie, jest zrobione. Trzeba było wejść do wody, ale super. Dokładnie. To jest to. No jeszcze raz taki rzut na tą starą prawdopodobnie lodówkę. Nie wiem, czy to jest lodówka, ale zobaczcie, dosyć ciekawy element. Albo jakaś chłodnia stara pozioma. Bo tu jest ucho, jedno, tu drugie ucho. Tam na dole już się nóżka oderwała. To była stara chłodnia chyba, tak. No co, wreszcie jest wyłowione z wody. Wreszcie zobaczymy, jaki to był pierwszy mój rzut. Zobaczymy, co tam się dzieje, oprócz konarów. Ej, no zobaczcie, mam pełnię rzeczy, jak jakiś, o, kapsle, trójkącik, drucik. Jest, o, bateryjka niestety. Nie pozdrawiamy tego, kto tutaj to wrzucił. No i co, rzucamy dalej. Kochani, zobaczcie, po prostu jest plaga, jakaś już trzecia bateria, niestety. I znowu nie pozdrawiamy tej osoby, która to tutaj wrzuciła, niestety. W ostatnim rzucie znalazłem jakąś, wyłowiłem jakąś samarkę. Nie wiem, co tam jest. Postaram się tą torebkę strunową otworzyć. Co w niej jest? Jakieś elementy. Nie wiem, to jest coś od czegoś. Nie, to jest aluminiowe albo kwasówka. Tu jest znowu jakiś element. Też jest jakaś kwasówka. Nie wiem, co to jest, ale to są nowe rzeczy po prostu. Dobra. I rzecz, na którą się to wszystko wyłowiło, to jest podkładka. Tak. To jest podkładka. I pusta samarka. Czyli nic specjalnego, ale złom jest wyłowiony. Zobaczcie, kolejna guma. Tam to było, co tu nakręcił mnie Janek ze szmatą. A tu jest jakaś kolejna guma, taka. Nie wiem w ogóle, paskudnie to wygląda nawet. Jak byłbym rybą, to na pewno bym tego nie wziął. Kochani, zobaczcie, jest i guma, jest i pijąc, jest i kapselek, jest i gwóźdź. Czyli lepiej, żeby być nie może. Ale dzisiaj będzie odcinek typowo, tak jak lubi właśnie nasz wspólny przyjaciel, którego pozdrawiamy. Pozdrawiam serdecznie, ja też znalazłem coś pięknego, zobaczcie. Jakąś kochlę czy coś. Tak. O, no z tego już nie nabierzemy. Czyli co, pozdrawiamy Dario. Dario, nasz wrachu, nasz przyjacielu. Zobaczcie, bo odcinek dedykujemy tobie. Dokładnie, pozdrowie wielkie Dario. Nie rzuciłem do wody, a rzuciłem tutaj obok takie chaszcze i co? Filtr oleju znalazłem. No nie no, co on tu robi? Kochani, przenosimy się w czasie i przestrzeni i właśnie jesteśmy nad morzem. Zobaczcie, jaka piękna oto pamiątka. Kajdan, to jest coś razem z muszelkami, ozdobna część na rękę. Tanio sprzedamy. Zdechła obręcz i żyjątka. Dobra, chyba koniec z tą miejscówką. No chyba, że jeszcze coś wyłowimy, to wam pokażemy. Nie, zobaczcie, tam ktoś tam znowu wyłowił. Janek. Co tam masz, Janku? A, widzę, że pozostałości po grillu. No. Niestety. A tu dzisiaj te kastry muszą być pełne, inaczej stąd nie jedziemy. Numer 238. Przypon, czy jakoś tak, nie wiem, jak to się nazywa. Tak, może byłem podwójny, czy coś, to po jednej strony jest i z drugiej strony, no i haczyk, czyli drucik. Coś jest tam. Kochani, to jest to, co właśnie, po co my, nudymowi, lubimy łowić. To jest śruba, kochani, zobaczcie, to jest to, co właśnie my uwielbiamy. Dobra, ja już łowię dalej, a Janek, ciesz się z tego, co właśnie wyłowiłeś. Wyłowiłem jakiś zestaw naprawczy. Tu jest jakiś
No zobacz, to jest jakieś... A, tutaj jest, już jestem. Zobaczcie, kochani, ja tu wyłowiłem jakiś kluczyk. Nie mam pojęcia, od czego to jest. Jest taki przedziwny. Jakaś zawartość czegoś. Numer 2, bo to już było takie podobne. No i jest żyłka. Gdzieś tam na pewno jest haczyk, zaraz wam go pokażę. Dobra, odchodzimy. I to do kasy. Walimy. Tak, i dawno nie było gwoździa. Gwóźdź do łodzi podwodnej. Dobra, Janku, zmieniamy miejscówę. No chyba, że coś mam. No patrz! No nie, o. Chyba nie, jednak nie zmieniałem miejscówki, bo zobaczcie, wyłowiłem chyba jakiś rzutnik. Nie, stary telewizor. Nie, to jest, ale jest wyłowione. Ta, stary telewizor, bo tu jest jakiś kawałek grzejnika tego głośnika, co? No. Jezu, tutaj tego jest. Chodzimy, a jest pod nogami. Pod nogami jest złom po prostu. Ta, to popalili śmieci pewnie, albo wiesz... Proszę? Bierzesz? Tak, tylko to trzeba, wiesz, to trzeba ten zgnieść porządnie w kastrze. W kastrze, nie, w kastrze już. Powinniśmy chyba w tą stronę. Ale dawaj, te trzy mosty. A daleko to? No nie, właśnie blisko są. Jak uważasz, bo mamy po drodze też, wiesz, to już po drodze, nie? A! Zaczepy. Puściło? Co to jest? No jest żółka jakaś. A. Chcesz, kolana guma jest. Ojejku. No i mamy kolejną gumę, nie? Czy to widać dobrze? O, jest, jest, gumeczka kolejna. Zobaczcie, i to jest przyjemne z pożytecznym. Jakiś arm wrestling czy coś takiego, nie, jeszcze na to nie znam. O, panie, masz coś grubego albo zaczep. Ten magnes nie wybacza błędów. To już tam było. No i to, uważaj na nabrzeże, tradycyjnie mówię ci. Więc to mi się wydaje, że tam jest coś, jakiś beton zbrojony. Tam jest. Dobra, kończymy. Kochani, nie wiem, co to jest. Ale dosyć mnie to bardzo mocno ciekawi. Co to w ogóle jest? Nie, o tym nie próbuję zobaczyć ostrości. O. Wychlina, a moka. No właśnie. Dobrze powiedziane, ale zobaczcie, co to kurde jest. Bo to, ałaj. To bolało. Wygląda to szczerze. Dobra, powiedzcie mi, co to jest, bo... Nie mam pojęcia, jakieś zbrojenie od czegoś. Tu jest coś bardzo ostrego. Nie, co to jest. Zobaczcie, jedna kastra prawie pełna, druga prawie pełna, coś tam się dzieje w niej. Magnesy F600, F2, F1000, Belka, mój ulubiony F300 Gold, Magtoma, prawda. No i co, zobaczcie, jakaś lodowa jest, fajne fanty, bo jest dużo kapsli, jakieś tam drobne szczypce, Janek wyłowił. Ma z nich zrobić reportaż z ich rekonstrukcji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i co? My zmieniamy teraz właśnie miejscówkę. Do zobaczenia przy kolejnym połowieniu. Ja tak nie wiem, czy to nagrywam. Taka będzie malutka tajemnica przed emisją.
Dobra, jedziemy z koksem. W międzyczasie też zbieramy z Jankiem jakieś puszki, taki projekt las dla, dedukujemy dla Jakubo. Zbieramy to, co możemy. Ała! No i trafia tam wreszcie, gdzie być powinno. Czyli no, do Kastry, a później na Złom. Ale co ja bym dał, żeby ludzie mniej śmiecili, powiem wam tak, kochani, tak szczerze. Bo to jest naprawdę przegięcie. Zobaczcie, zmiana jest miejscówki. Ogólnie tam niebawem będę. Ale tam widzę po prawej i po lewej ktoś jest, łowi wędką, wędkami łowią. Po mojej lewej też łowią wędką, albo tam ktoś tam pije alkohol. Nieważne, dobra. Ja tu się biorę, czekam na Janka, bo ten Janek musiał wrócić po rękawiczki i rzucamy do wody. Albo zobaczcie, co tu się dzieje. Pierwszy rzut. Zobaczymy, czy ktoś pobierze, zabierze, zna. Albo tu zaskoczę może do wody nawet, bo jest bardzo płytko. O, jest jakiś pierwszy fancik malutki. Macie pańki, tak może powiedzieć. A, gwoździk jest. Czyli coś jednak jest. Pierwszy rzut i zobaczcie, takie coś, takie mięsny jeż jest. Jak mówiłem, tak musiałem wejść do wody. Jednak my to lubimy, znaczy my tu głęboko. Wiecie, powiem wam tak szczerze, że tu jest jednak bardzo głęboko. Jeszcze dam radę, moje wodary jeszcze wytrzymują. Dobra, dobra, zobaczymy, co tam się wyłowiło. Jakaś mielizna, kapsloki, gwoździe, coś jest tam. Ale nie o to chodzi, musimy łowić dalej i czyścić dalej. Mówiłem, opłaca się łowić z wody. Zobaczcie, co tu się dzieje, jakiś trójnóg, nie wiem, co to jest. Dobra, wyłowię to, wam pokażę. Dobra, jestem trochę zdziany, ale zobaczcie, trójząb Neptuna wyłowiony, jakie to wielkie jest. Ja nie wiem, jak to wezmę to do samochodu, ale muszę to jakoś wziąć, naprawdę muszę. Kochani, jestem zdziany, ale wybaczcie mi, bo trochę to się namęczyłem przy tym. Teraz wychodzi nam pierwszy nit od tego, co się nad nami mostem, no i kawałek prącika. No to jest kolejna guma do zdobycia dla moich kamratów. O, tu są jakieś jeszcze resztki, jakieś... Patrzcie, to jest, w ogóle co to jest? A tu słychać pociąg z węglem. Pozdrawiamy ekogroszek. Wychodzi mi taki kieliszek, nie mam pojęcia co to jest, ale na Złom pasuje. Tam jest stanowisko wędkarskie, jak widać wydreptane jest, ale zobaczcie, kochani wędkarze, czy to naprawdę tak dużo waży? Wędkówki owocuje takim oto płaskownikiem. Tu się ukazuje taka piękna, udająca chyba okonia gumeczka, chyba świeżynka, bo naprawdę widać, że jest w bardzo ładnym stanie i plus obciążenie 25 gram. Takie coś. I tym razem zobaczymy, co to wyniknie z takiego czegoś. A kawałek butonowego pręta w panierce z betonu. I wychodzi takie kopytko. Fajna sprawa. I rzucamy dalej. Z Tomkiem, z Jankiem wyławiamy, wynosimy pełną torbę narzędzi. Chyba. Zobaczymy, co to będzie. Kochani, zobaczymy, co to będzie w tej oto torbie, bo jest niesamowicie ciężka. Dokładnie, kurde, zobaczcie. No. Ile mamy tutaj zamków? Po prostu jeden rzut ogromny, nie poddałem się, walczyłem z nim około po pół godziny. I się nie poddałem i nie żałuję. Zobaczcie, ile tego jest. Po oczyszczeniu nie wiem, ile z tego będzie złomu, ale warto było. Kończymy na dzisiaj zabawę. Dzień wspaniały za nami, czy dokładnie połowy. Bardzo dużo śrub, zanęt, gumek, kopytek, po prostu wszystkiego po kolei. No i te zamki, no niesamowita ilość po prostu. Ale i zobaczcie, ja wam nie polecam też mokrych woder, w szczególności w środku. Bo kurde, niestety, ale mi się gdzieś tam się przedziurawiły. No i po prostu mam gdzieś tam dziurę. Jak widać, gdzie? O, już jest ładnie. Noga pięknie mokra. Zobaczcie, tak. To jest coś niesamowitego. No i co? Przebieram się, bo to
nie wygląda zbyt apetycznie. A jeszcze w ogóle żegnam do tego pana, bo dzisiaj dzięki temu panu spędziłem mega chwilę. Naprawdę mega był dzisiaj dzień za nami. A jeszcze tam odwiedzimy, napijemy się po tym wszystkim ciepłej herbatki. Dziękuję. Janku, dziękuję. Dziękuję ci serdecznie. Polecam go kanał Janka. Żyj z pasji. No i pewnie... I Neodymowi zapraszamy serdecznie.